Dzień dobry Nordic Walkerzy, jest 12.30, witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny trening. Dzisiaj jest pięknie, ciepło, po raz pierwszy w tym roku udało się założyć krótki rękawek, więc tym bardziej z wielką przyjemnością zapraszam Was na trening w akompaniamencie pięknej wiosny. Ostatnio zrobiliśmy trening na mięśnie nóg, więc dzisiaj poćwiczymy mięśnie ramion. Żeby się do tego przygotować, potrzebujemy zrobić w rozgrzewce przynajmniej 3 ćwiczenia, takie, które powinny się znaleźć. Bardzo proste, takie jak krążenia ramion do przodu. Wykonaj około 20 krążeń. Do tyłu. Dbaj o to, żeby ramiona były wyprostowane, ręce blisko bioder i w górze blisko na wysokości ramion. Obszerne krążenia, przód i tył. Tak, czyli mamy krążenia w przód, krążenia w tył. I drugie ćwiczenie, też już wielokrotnie pokazywałem, które powinno się w naszym dzisiejszym treningu w rozgrzewce pojawić, to jest przekładanie kijków z tyłu za plecami i w górze nad głową. Z tyłu za plecami i w górze nad głową. Ręce wyprostowane. Z tyłu za plecami i nad głową. Hop, hop. Po 10 w każdą stronę. Staraj się z tyłu za plecami przekładać kijki dosyć daleko, tak żeby łopatki w tym momencie były mocno ściągnięte. I w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Przepraszam, krzaczka. Czyli mamy te 3 ćwiczenia do rozgrzewki, krążenia ramion w przód, krążenia ramion w tył i krążenia z przekładaniem kijków za plecami i w górze nad głową. Pozostałe ćwiczenia, które uważacie za stosowne, żeby pojawiły się w rozgrzewce, dołóżcie wedle własnego uznania. Dobrze na pewno wykonać kilka ćwiczeń rozgrzewkowych również na mięśnie nóg. Plan dzisiejszego treningu jest bardzo podobny do poprzedniego, z tym, że zrobimy sobie 2 serie ćwiczeń jako przerywniki, a nie 3. Zaczynamy od 10 minut marszu spokojnego, następnie 10 minut marszu szybkiego, czyli mamy już 20 minut treningu. Po tych 20 minutach zatrzymujemy się i wykonujemy pierwszą serię ćwiczeń, które za chwilę pokażę. Dokładamy potem kolejne 20 minut, więc mamy już około 40-45 minut marszu i pierwszą serię ćwiczeń. Dokładamy drugą serię ćwiczeń i potem to już w zależności od tego, jak się będziecie czuli, końcóweczka może być około 10, 15 czy też 20 minut i zakończymy sobie całość ćwiczeniami rozciągającymi. Do dzieła! Dziesięć minut marszu rozgrzewkowego i 10 minut marszu szybszym tempem za nami. Zatrzymujemy się po to, by wykonać pierwszą z 2 przerw poświęconą na ćwiczenia mięśnie ramion. Zrobimy sobie to w 2 seriach po 30 powtórzeń, ale już pokazuję po kolei, jak chciałbym, żeby te ćwiczenia wyglądały. Złap sobie kije po środku długości, tak żeby było wygodnie trzymać. Stajemy sobie w lekkim rozkroku na szerokość stopy, na szerokość bioder. Ćwiczenie będzie polegało na unoszeniu ramion od bioder do wysokości ramion, ale
nie opuszczamy do samego końca, tylko opuszczając zatrzymujemy troszeczkę przed biodrami i pilnujcie tego, żeby opuszczanie było wolniejsze niż unoszenie. I w ten sposób będzie pierwsze 10 powtórzeń, następnie 10 od wysokości ramion nad głowę i 10 później w pełnym zakresie. Łącznie będziemy mieli 30 powtórzeń takich unoszeń góra-dół. Pamiętajcie, opuszczamy ramiona wolniej niż unosimy. Pierwsza dziesiątka do wysokości ramion. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 od wysokości ramion w górę, ramiona wyprostowane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze, jeśli ramiona nam się spotykają w górze nad głową, tak? Czyli dokończamy. No i mamy jeszcze bez przerwy 10 w pełnym zakresie. W dół, góra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I jest to pierwsza seria w pierwszej przerwie na ćwiczenia. Także chwila odpoczynku, około 30 sekund do minuty na oddech i na rozluźnienie ramion. I to ćwiczenie powtarzamy raz jeszcze. Najpierw od dołu do wysokości ramion. Raz, dwa, trzy, cztery. Opuszczamy wolniej niż unosimy. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Od wysokości ramion nad głowę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Już ramiona drgają. Jest 10 i w pełnym zakresie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To opuszczanie chyba jest gorsze niż unoszenie. Osiem, dziewięć, dziesięć. Pierwsza przerwa na ćwiczenia zrobiona. 20 minut szybkiego marszu przed nami. Za nami rozgrzewka, marsz spokojnym tempem, marsz szybszy, pierwsza przerwa ćwiczeń, 20 minut marszu szybkim tempem i teraz druga przerwa na ćwiczenia, czyli dwie serie ponownie unoszenia ramion. Powtarzamy sobie na tej samej zasadzie, od bioder do wysokości ramion, 10 powtórzeń, raz, dwa, trzy, cztery, 5. Pilnuj jak opuszczasz, żeby to było wolne opuszczanie, a nie opuszczanie na zasadzie takich luźnych podrzutów i opuszczeń. Tak, 10 w dół, 10 od wysokości ramion w górę. Staraj się, żeby ręce się spotkały nad głową. Uderz raz, dwa, trzy, cztery. Łokcie wyprostowane i raczej ramiona skierowane do tyłu, tak żeby łopatki były blisko siebie niż tu przed tobą. Na wysokości tutaj jest, ramiona są cały czas z boku, tak? W jednej linii, nie w ten sposób, tylko tu cofnięte do tyłu. No i mamy 10 w pełnym zakresie, dół, góra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i 10. Powoli, a dokładnie przy tego typu ćwiczeniach się nie spieszymy. Chwila odpoczynku i za chwilę ostatnia seria na tej samej zasadzie. Tak, jak ręce chwilkę odpoczną, powtarzamy to
to samo ćwiczenie, już dzisiaj ostatnie. 10 do wysokości ramion, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 od wysokości ramion nad głowę, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 10 w pełnym zakresie, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pięknie. Mam jeszcze niespodziankę, ćwiczenie dla chętnych. Jeśli chcecie je zobaczyć, to zostańcie do końca odcinka. Pokażę je na samym końcu. Dwa ćwiczenia rozciągające, które powinny się znaleźć w pakiecie ćwiczeń rozciągających po takim treningu, to ćwiczenia, które porozciągają nam mięśnie ramion, a przede wszystkim zmęczony mięsień naramienny. Dwa ćwiczenia, które wzajemnie się uzupełniają i są w sumie podobne, aczkolwiek ich wykonanie jest inne. Spróbujmy najpierw od łatwiejszego. Jedną rękę sobie unosimy na wysokość ramion. Łapiemy sobie za łokieć i przyciągamy mocno do klatki piersiowej. Jednocześnie staramy się skręcić głowę tak, żeby spojrzeć za plecy. Tu mocno przyciągaj i w drugą stronę patrz za plecy. Ramię jest uniesione wysoko, nigdzie tu nie opada, tylko tu. I mocno przyciągaj do klatki piersiowej, głowa do tyłu. Po chwili zacznij jeszcze tak, jakbyś chciał wyciągnąć rękę, tak jak wskazuje mój palec, czyli w przeciwną stronę, na przedłużeniu ramienia. Wytrzymujemy około 20 sekund i powtarzamy to samo na drugą stronę. Przyciągnij, ramię wypychamy do przodu i po chwili jeszcze bardziej na przedłużeniu ręki. Jednocześnie staramy się spojrzeć za plecy. Powinniście poczuć, że tu ta część ramienia się rozciąga. Świetnie. Drugie ćwiczenie, które uzupełni nam ćwiczenia rozciągające, polega, też już niejednokrotnie pokazywałem, więc pewnie jest Wam znany. Kije stawiamy przed sobą, krzyżujemy ramiona, czyli kije stoją wbite prosto, krzyżujemy ręce i teraz wykonujemy opad tułowia do, no tak, na wysokość bioder, żeby była klatka piersiowa równolegle do podłoża. Ręce ciągną na boki, a klatką piersiową dociskamy na ramiona. Powinniście czuć rozciąganie łopatek oraz mięśni naramiennych. Czyli pokazując, w takiej pozycji powinniście czuć, że ramię się rozciąga aż od łopatek i przechodzi tu. Czyli tu dociskamy, ręce pchamy, w tym momencie ręka ciągnie mi w przeciwną stronę na przedłużeniu i tu to pasmo całe się rozciąga. Tak? Tu. Bardzo przyjemne ćwiczenie, lekkie, nie wymaga żadnej siły, żadnego napięcia. Można w ten sposób sobie przyjemnie odpocząć i rozciągnąć mięśnie ramion nie tylko po tym, ale i po każdym innym treningu. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na kolejne, mam nadzieję już wkrótce, równie przy tak pięknej pogodzie. Oby już teraz nam tylko taka przyświecała. A chętnych jeszcze zapraszam za chwilę na ćwiczenie
dodatkowe, które w danym treningu może się pojawić. Ćwiczenie dodatkowe mogą wykonać wszyscy chętni po zakończeniu każdej serii ćwiczeń wzmacniających. I wyglądać to może następująco. Wykonujemy te nasze 30 powtórzeń w jednej serii, czyli od wysokości ramion do wysokości... od wysokości bioder do wysokości ramion 10 powtórzeń. 10 powtórzeń od wysokości ramion w górę i 10 w pełnym zakresie mamy 30. I na tym był koniec. Natomiast jeśli chcecie spróbować jeszcze zintensyfikować to ćwiczenie, to po tych 30 powtórzeniach zatrzymajcie ramiona na wysokości ramion i spróbujcie tylko balansować kijami w ten sposób góra-dół przez czas, który uznacie za stosowny. Może to być 10 sekund, może to być 20, 30, może minuta. Napiszcie w komentarzu, ile Wam się udało wykonać tego typu ćwiczenia, jeśli chcecie je spróbować. Może to być w ten sposób, góra-dół, z boku wygląda to w ten sposób, tak? Może to być takie wypychanie kijków w przód-tył, tu, w ten sposób, cały czas ręce na wysokości ramion, tak? Go balansujemy w ten sposób, a mogą to być też krążenia, hop, 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 hop. Hop. Czyli bardzo fajnie można sobie to ćwiczenie dodatkowe wpleść w dzisiejszy trening. Po pierwszej serii na przykład zatrzymujemy i robimy sobie kółka. Po drugiej serii krążenia przód, takie wyrzuty przód, tył. A po trzeciej serii kółeczka. Po czwartej serii można sobie już odpocząć. Takie ćwiczenie dla chętnych. Dajcie znać, czy Wam się udało je wykonać. No i jakie były wrażenia, czy trening był łatwy czy trudny i być może napiszcie, co byście chcieli poćwiczyć następnym razem. Dzięki, do zobaczenia.